Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj tak troszeczkę nietypowo zaczniemy. Tu zobaczmy od razu kolegi Andrzeja Walędziaka. Pojawiło się 5 gołębi na wlocie. Dopiero co przyjechaliśmy, się troszeczkę nie spodziewaliśmy, że to tak szybko nastąpi. Tutaj kolega właśnie też był nieprzygotowany do tego, ale tutaj rozmawiając właśnie nadleciały. Nie zdążyłem nawet wyjąć, że tak powiem, kamery tak szybko, żeby je zarejestrować, ale tutaj więcej nam powie może o tym, co tutaj dzisiaj, jaki lot mają, to powie nam kolega Andrzej. Jeszcze tylko przypomnę, jesteśmy, może nawet nie tyle co przypomnę, ale powiem od razu, jesteśmy w oddziale 074 Starogard Gdański Kociewie u kolegi Andrzeja Walędziaka. U kolegi Andrzeja Walędziaka w hodowli już byliśmy w zeszłym roku, przedstawiliśmy już tą hodowlę, a dzisiaj jest tutaj lot z odległości, to jest przedostatni lot, tak? To już się nagrywasz? Ostatni, tak, no. To jest przedostatni lot, 550 km. Gołębie wypuszczone o godzinie w pół do 6. A ile gołębi dałeś? Ja dałem 48 sztuk i 5 teraz jak gdyby na zamówienie przyleciało od razu. To widzimy właśnie, akurat to było niespodziewane wręcz. Nawet kamera zawiodła, bo nie przygotowana. Tak, bo nie sądziliśmy, że tak szybko to nastąpi. Ja dopiero dosłownie minutę przyjechałem. Bo wczoraj to było troszeczkę, tutaj kolega myślał, że może być gorzej, gdyż wczoraj, kiedy był lot maraton tutaj sąsiednich oddziałów, tam były duże straty, tak? Ogromne braki. Straty, to ja zawsze mówię, są po tygodniu, po dwóch, ale braki mają ogromne i no mój kolega w Chojnicach dał 67 gołębi i nie ma żadnego do tej pory. No, a tak... telefon milczy. Telefon milczy. Ale najważniejszą rzeczą jest, że telefon milczy mój kolega w zblewie, Krystian Chyła, który zawsze daje mi sygnał, telefon milczy. To znaczy, że on też nie ma gołębi jeszcze. O, przepraszam. Dzwonił jednak. To znaczy, ktoś tu dzwonił. Zobaczymy. Ale... My tu sobie popatrzymy, właśnie tak wygląda właśnie wlot. A z ilu wlotów tutaj lecisz? Z tych dwóch, tak? Czyli zobaczmy tutaj, koledzy, tutaj są te dwa wloty. Tutaj to jest jeszcze taka, zobaczmy, taka woliera. W tej wolierze kiedyś też z kolegą tu byliśmy. Kolega tam nam opowiada o tych gołębiach, które ma. A dzisiaj, jak się nazywa, skupimy się tutaj troszeczkę na locie. I zdaje się, pojawił się kolejny gołąb. Tutaj taki cień nam przez chwilę na podłodze się, na ziemi się pojawił. Tutaj on chyba gdzieś lata wokół, zobaczymy. Tutaj kolega Andrzej zaraz tam zadzwoni, pewnie do jakichś znajomych hodowców z okolicy, żeby się dowiedzieć, czy u nich też podobnie gołębie siadły. Tutaj powiedzmy jeszcze w oddziale, gdzie kolega Andrzej lotuje, tutaj takich nazwisk hodowców wyróżniających się, znanych w skali kraju, jest więcej. Jest, kilo masz? To jest między innymi kolega Jedne Łukasz Grochocki, to jest Zygmunt Gwoler, tak? Jeszcze? Kolega od razu właśnie. Zobaczymy. No i jeszcze wielu innych znanych hodowców. Popatrzmy. Zaraz zobaczymy. Będziemy patrzeć. Tutaj, o, jest, siada kolejny gołąb. Zobaczmy. O. Widzimy. O, siad teraz na kalenicy u góry, ale za chwilę powinien zejść niżej. Patrz. No dobra, puścimy telewizor. Na razie. Patrz. Jak przyszły do Krystiana gołębie też? Mojego kolegi Krystiana 15 km bliżej ma jednego. Jednego. A wcześniej miał dużo? A wcześniej... Czy dużo wcześniej miał tego nawet gołębia? Nawet się nie zapytałem. Jest następny. O. Strzela pięknie, ładnie, tylko już są szalecone. O, zobaczmy. O, tak. Niestety pewnie największy mój konkurent Grochocki już pewnie kręci. Jak rozmawiałem z Łukaszem, Łukasza nie ma dzisiaj na locie. Pojechał na jakąś imprezę rodzinną, ale tam na pewno zostawi. O, jest drugi, zobacz. To jest chyba ten pierwszy, co przyleciał wcześniej, tak, nie? Tak. Czyli razem już mamy 7 gołębi, a przypomnijmy te gołębi, ile było na locie? 40? 48. Czy to są wszystkie gołębie, które tutaj w gołębniku zostały, czy jakieś nie, zostawiłeś w tym wcześniej? Roku miałem jak nigdy 84 na spisie, w zimie zginęło kilka. Powiedzmy, że zaczynałem 79 gołębiami, pięknie składa się gołąb, pięknie. Widzieliśmy, tak. Przepraszam, że przerwę tak troszeczkę. O, zobaczmy, tak, o. A tam jeszcze jest jeden wlot, czy nie? Nie. One są młode gołębie, one do młodych, przeważnie sobie do młodych gołębi siadają, bo... Odbiło go, słyszeliśmy. Czyli wracając do tego tematu, ile tych gołębi? 80 coś na początku 79 było? Zaczynałem, dzisiaj mam 65 i następny gołąb idzie. Idą od konkurencji, ale zobaczymy, czy konkurencja... Z kierunku tak idą, czy nie? Nie, bardzo idą źle, ale jeżeli na 15 km bliżej kolega miał jednego, to są jedne z lepszych gołębi. Ten lot z jakiej miejscowości się odbywał? Bad Oldesloe. A, to ja wiem, gdzie Koło Reinfeld. Byłem tam w zeszłym roku osobiście nawet w tej miejscowości. No, miałem w sumie przed tym lotem, przed przyleceniem pierwszej gołębi, miałem serce na ramieniu, bo tak jak mówiłem,
ileś oddziałów wczoraj poległo. Nie życzę kolegom, żeby mieli ogromne straty, ale niestety wczoraj mieli nieliczne gołębie. Oddział Chojnice nie miał żadnego. Pięknie się znowu składa gołąb. No zobaczmy. My tak rozmawiamy, a kolega tylko w niebo patrzy, tam nie, to nie gołąb. Tam akurat inny ptaszek, jaskółeczka. No, tutaj gdzieś jeszcze krążył jeden. Powinien zaraz siadać. Będziemy próbować siadać. No nie mieli gołębi. Także sam byłem zaniepokojony, bo jest końcówka sezonu, to chciałbym, żeby te gołębie zostały na przyszły rok. Ale ten sezon to jest chyba, można zaliczyć do udanych tego kolegi, prawda? U mnie akurat tak, nie spodziewałem się tego, bo... Kolega na drugim miejscu jest z tego, co wiem chyba. Na tym locie, do tego lotu byłem na drugim miejscu, Łukasz Grochowski z ojcem na pierwszym. Na trzecim chyba. Ja na drugim, trzeci Zygmunt Boler z synem. Krystian, chodź tutaj do mnie. Tutaj jeszcze zapytamy przy okazji kolegę Krystiana, poznamy, to jest nowy pomocnik, tak? Nowy pomocnik? O, ale jakiś zmęczony, zobaczmy koledzy, ledwo jest ogromna temperatura, wiatr tak. Północny. Praktycznie leżał. Dosłownie. Jeszcze Krystiana przedstawmy może. Krystian to jest syn mojego brata, czyli bratanek. A też hodowca? Czy tylko pomogę, pomocnik? Hodowca, lotuje w oddziele nowe, w tym roku nie lotują. Początek ich takiej kariery hodowlanej był znakomity. Dostali od wujka gołębie, stare moje deski z gołębnika i robili tam furorę. Na furorę pod względem wyników. Ludzi, którzy dopiero zaczęli, a mieli co lot gołębia w czołówce, pierwsze nagrody. Ja sam byłem zaszokowany. To jeszcze kolega Krystian się przedstawi. Krystian Waleniak jestem. Tak, dobrze, to widzimy. Peszek. No. Jak tam, karmi, bo one tam nie w tym roku nie lotujesz tam w oddziale nowe, a lotujesz tutaj tak. Z Andrzejem, tak? No tutaj wujkowi pomagam trochę w gołębniku, bo na młode teraz polecę, na młode polecę. U siebie polecisz na młode? Tak, u mnie w gołębniku. A w jakiej miejscowości dokładnie mieszkasz? Radziejewo. Radziejewo, to jest też blisko, tak. Także to wszystko w okolicach Starogardu Gdańskiego, ale to już oddział będzie inny, bo to jest oddział numer 066 nowe. Tam byliśmy kiedyś u kolegi Pietrasa, w tym oddziale odwiedziliśmy też Mariana Kaczyńskiego. O Dawida Grdenia, ale Dawid Grdeń to mieszka w Lubichowie, ale on jest w oddziale nowe też, nie? Tak samo. Tak, tak. No, także Dawid. Hodowców tych znamy z tamtych okolic. No, jak będzie trzeba, to i do kolegi Krystiana, jak będzie miał wyniki, podjedziemy i żeby pokazać kolegom, jak tam odbywa się lotowanie po fachowych radach tutaj wujka. Tutaj wracając do tematu, a tu kolega dzwoni, to na razie może nie będziemy zawracać głowy. Próbowałem dzwonić do Tadeusza Bańko, dowiedzieć się, jak tam jest, idą gołębie i tak dalej, ale Tadeusz nie odbiera. Zadzwonimy do Tadeusza Kuca. O, także będziemy wiedzieli, zawsze jest na posterunku. Także zaraz będziemy wiedzieli, co więcej słychać w innych hodowlach. Tutaj z oddziału 084 Kociewie Starogard Gdański. A przypomnijmy tylko, to jest oddział dość liczny. Tu kolega Andrzej był jeszcze do niedawna prezesem oddziału i wie, dużo o tym oddziale wie. To jest ile ten? Ponad 150 członków dalej oddział ma? Oddział, zobaczmy, trzy gołębie, cztery nawet. O, są tak. Tu w niebie one latają, o, zobaczmy one za... O, gdzie my tu siadamy, siadają, zobaczmy. O, widzimy. Inne są zmęczone. Ale fajnie jest, że one przylatują i od razu nie siadają na żadnych kalenicach, na daszkach, tylko po prostu bezpośrednio od razu wchodzą do wlotu, prawda? No to tak są pewnie zmęczone, że... Kolega później nam może pokaże. O, tu zobaczmy jeszcze system. Kolega lata na systemie benzyn. Tu zobaczmy go. Przepraszam, tak. Pokażę. Jest 13 gołębi. Tadeusz Kuc w tej chwili miał 3. Tadeusz tutaj dalej jeszcze bliżej? Tadeusz ma około 500 metrów dalej. Tak. Tutaj jeszcze powiedzmy, tutaj kolega Andrzej ma w samym centrum Starogardu. Praktycznie tu jest miasto normalnie. Z boku jest zabudowa, są zwykłe bloki, mieszkania, wille takie jednorodzinne. Także. Tutaj lotuje w samym centrum. Ile tam jest gołębi teraz? 13. No, to widzimy, czy typowane to były z tych 13 są, czy tak nie latacie na typowane? Nie latamy. Latamy generalnie tak. Latamy, mamy fajne mistrzostwo, współzawodnictwo. Mamy tak zwane ligi. Tak, tak. Każda liga rządzi się tym, że swoje konkursy musi wyczerpać tylko wewnątrz własnej ligi. Nie korzystamy, tak jak kiedyś miały inne oddziały, jak te ligi powstawały. Jeżeli hodowca Kowalski dostał gołębia na liście konkursowej, to mu go tam dopisali. Jeżeli Kowalski nie miał, to i w lidze nic nie miał. U nas każda liga, szczególnie druga liga czy trzecia,
Włożą 1000 gołębi, to te 200 konkursów muszą między sobą podzielić. Mhm. I to jest super, bo jeżeli ja stale mówię, stale mówiłem jako hodowca, jako prezes, jeżeli Jasiu nie będzie się uczył, to nie będzie Jana. Jeżeli Jasiu nie będzie chodził do szkoły, też nie będzie i Jana. Także hodowca musi latać, żeby po prostu tych błędów napopełniać i potem oczywiście wyciągać wnioski. Nie? No i też jeszcze jak się zdobywa jakieś konkursy, wygrywa w rywalizacjach, zawsze też jest ta satysfakcja, że nie ma tak, że ktoś odchodzi, się zniechęca, ponieważ jego gołębie nie zdobywają żadnych takich lokat, które by premiowane były nagrodami. Tutaj... Taka jest prawda, bo tym bardziej, że Wieliczko się tu wie, prowadzę sklep, działalność. Każdy hodowca robi jakieś nakłady na te gołębie i pewnie każdy chciałby się przed tą żoną, rodziną pochwalić jakimiś osiągnięciami. Może bardziej w tyle co nie pochwalić, a wytłumaczyć, bo często jest tak, że żona nie podziela tego zainteresowania. Ale jeżeli przyniesie jakieś trofeum na koniec sezonu, to już znaczy, lepiej to wygląda. To znaczy, że są efekty. A jeżeli się te trofea, to wiadomo, każdy zaczynał od jakichś tam małych sukcesów, a potem przyjdzie czas na większe jakieś sukcesy. Nie? Także to tyle. Widzimy, koledzy, no gołębie nie lecą jakoś tak błyskawicznie. Przyleciało kilka. Pierwsza grupa była taka spektakularna. Te 4-5 gołębi, które siadło od razu na wlocie, to było takie znienacka, co nas też zaskoczyło. Później one przychodzą, te 8 kolejnych, bo razem jest taka, kolega Andrzej wspomniał, 13 gołębi, tak? Tak, 13 gołębi. To przyszły w odstępach czasowych takich, a będziemy czekać na te kolejne, gdyż tych jeszcze gołębi do 49 troszeczkę zostało. Ja tutaj zadam takie pytanie jeszcze, bo... Zadzwonię jeszcze, może przeproszę. Tutaj, kiedy przed rokiem byliśmy u kolegi Andrzeja, rozmawialiśmy o hodowli, która tutaj liczy około 200 ptaków, tak? Czy więcej? To byłaby ogromna przesada. A wszystkich razem jest tyle dzisiaj. Tyle nie będzie. Nie ma tyle? Młodych jest 50, w wolierze jest 20 par. No to 40 to będzie 90 i 80 na lot. 140, no, 140 tak wyjdzie prawie. Gołębi, tak. Ale chodzi mi o coś takiego, wiadomo, mówią, że kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu. Tutaj czy jakieś nowe nabytki są w hodowli tego kolegi? Czym wzmocnił może hodowlę? Każdy hodowca staram się. Jest gołąb, teraz będzie ładnie zakręcał. Jak każdy hodowca staram się coś tam nabyć i ja też nabyłem. Mam gołębie. O, widzimy tutaj przy okazji, tak rozmawiamy, ale tutaj kolega jest sercem i umysłem, że tak powiem, przy tych gołębiach, które są na locie, ale teraz wszedł, że możemy do rozmowy wrócić. Dla mnie największą zapłatą jest, jak moje gołębie przylatują w dobrej kondycji. Nieważne, czy one przylecą pierwsze, ostatnie, czy może ostatnie to już by nie, ale mogą być przedostatnie, ale dla mnie największą radością jest, jak on stoi na nogach i w dobrej kondycji siada, to jest dla mnie... To znaczy, że dobrze był przygotowany. Ale to jest dla mnie ta cała satysfakcja, bo przewracający się gołąb to mnie dosłownie rani serce, że coś zrobiłem nie tak, czy wysłałem gołębia... Nieprzygotowanego. Chyba nie skończymy, bo znowu gołąb strzela. To za chwilkę wrócimy do tego tematu, nie ma ale problemu. Ale gołębie mam... O, zobaczmy, o, jak pięknie, o. Zaraz tam będzie siadał. Tu zobaczymy. To będzie już razem 14-15 gołębi około. 15, tak? Krystian tam 15 chyba. 14 jest, tak? Na zegarze. 14, czyli ten 15 był, który tutaj nadlatywał. O, idzie następny gołąb. O, i tu zobacz. O, tu. 5. O, tam zobaczmy. Tam. O, całe stado. O, pięknie, zobaczmy. Chodź. No, widzimy, one sobie siadają. Strzela, o, tak, o, widzę. O, tam, zobaczmy, jak on nadlatuje. I tu jeszcze jeden, zobacz, o, tu, o, pięknie. No, nam się dzieje, ja widzę, poszczęściło, podobnie jak wczoraj u kolegi Sebastiana też przychodziły gołębie. O, i tam jeszcze jeden, Andrzej, tak, zobacz, u góry, tam. Czy to kolegi może być jakiś? Nie, raczej nie. Ale jak się nie składa, to nie jest. Nie, tam, a może? Zobaczymy. Musi już pokazać z odległości, że to jest mój. Mhm. A na tym one... się znam tylko ja. Tutaj z tego kierunku to jest troszeczkę nie po drodze, nie? To jest im nie po drodze, ale jeżeli był tak ciężki lot, to myślę, że konkurencja mogła nie dać rady. Mhm. To co słyszeliśmy, nie są, to... Nie są te gołębie, co kiedyś jeszcze miałem. Niestety troszkę te loty obniżyłem, ten poziom.
chciałem zostać mistrzem świata i przybudowałem gołębnik taki najładniejszy i to niestety moim gołębiom mi nie służy. Pamiętam wtedy, mówiłeś na filmie tutaj właśnie źle, ale wtedy nie. Wnioski takie były, że jednak chciałeś do starej koncepcji powrócić, tak? No chyba po prostu ten gołębnik cały czas udoskonalam, jest poprawa. Nie liczyłem w tym roku na takie wyniki, a jeżeli powiem kolegom w całej Polsce, jak w tym roku przygotowałem gołębie do sezonu, to pewnie większość mi nie uwierzy. Moje gołębie nie były w parach, moje gołębie nie miały jajek, moje gołębie nie miały młodych. A to była taka metoda jakaś podglądnięta gdzieś, czy to było po prostu że z lenistwa? Myślę, że może z lenistwa nie, bo ja nigdy czasu nie szczędziłem gołębiom, ale troszeczkę byłem w szpitalu, a poza tym, jak tu kolega Krzysiek mówi, w zeszłym roku się raczej przygotowywałem do sezonu bardzo, a wynik był naprawdę nędzny. I w tym roku może jeszcze te skrzydła, te pióra miałem na wiosnę obcięte, a tu się okazuje, że z takiego miszmaszu gołębie lecą. Też potrafią zrobić wynik. Potrafią zrobić wynik, potrafią cieszyć przede wszystkim, bo ten wynik to pewnie będzie różny. Tam w jakichś kategoriach mieliśmy naprawdę super ciężki lot, z 14 lotów zrobiliśmy 12. Zarząd w sumie stara się jak może, żeby te gołębie puszczać w jak najlepszych warunkach, ale też niestety się nie ustrzegliśmy. Sam byłem prezesem, wiem ile to jest zachodu. A mieliście w tym roku taki, w sezonie, przepraszam, taki jakiś tragiczny, mieliśmy, katastrofalny lot? No mieliśmy, właśnie mieliśmy. Prezes, zarząd. O, widzimy. My tu gadu-gadu, a tu spokojnie kolejny gołąb przyleciał. O. Też wszedł od razu. Mieliśmy taki lot, prezes tu się w sumie właściwie każdego hodowcę pytał, co robić i jak dalej. No i taka koncepcja była, że jedziemy na zaplanowaną miejscowość, a ewentualnie się wrócimy, bo były te fronty chyba dwu czy trzech stron. Idzie następny gołąb. O, widzimy. O, zobaczmy. O, schodzi i już, i ląduje. Widać, to jest, po prostu jest dzisiaj naprawdę ogromna temperatura, idzie następny, to najbardziej wiecie, a tu już, o, to już się też szybciutko niestety, był. Niestety, gołębie najpierw, są szybsze. Ale najpierw wlot pomylił, a poleciał. No, tak, zdarza się oczywiście. Cieszy mnie to bardzo. I ciekawe właśnie to jest to, zobaczmy jeszcze raz, podkreślam, że one nie siadają po żadnych gdaszkach, żadnych kalenicach, okienkach, w jakichś wypustach, tylko po prostu od razu wszystkie na wlot praktycznie, na tyle, na ile mogą, bo tutaj też widzieliśmy, że mógł nie wyhamować nawet, ale siądzie na pomocniczo na chwilę, na jakimś tam stołeczku czy coś i za chwilkę wchodzi bez najmniejszego problemu do lotu. Teraz już mamy chyba ponad 20 gołębi będzie już. Nie? Zobaczymy zaraz. Będziemy oczywiście dalej kontynuować rozmowę z kolegą Andrzejem. Jest 22. 22 gołębi są, czyli blisko do połowy, już niedużo. To jeszcze kolega też podpowiada jeden. Brat mi melduje, że jest 23, no dosłownie pół minuty minęło. Zobaczmy. On siadł sobie tam na tym takim innym. To roczne widzę, tak? Nie, to jest akurat 3-letni gołąb, ale było naprawdę dużo rocznych w czołówce. Wracając do tej mojej metody, takiej półśmiesznej, na pewno z tego nie zrezygnuję w przyszłym roku, tylko to udoskonalę, bo najgorszą rzeczą, co mogłem zrobić, to to, że młode samce, czy w ogóle samce nie miały dobrze gniazda. To jest złe. W przyszłym roku na pewno to udoskonalę. Gołębie będą miały gniazda przydzielone, będą zapewne kilka razy na siebie zaparzone po 2-3 dni, ale jajek też im nie dam znieść, bo chciałbym powiedzieć, że moje gołębie są na 9-8, może ze 3 gołębie są na 7 piórach. Także ta metoda w sumie przynosi przynajmniej taki efekt, jak wszyscy hodowcy wiemy, że gołąb, żeby dobrze lecieć, musi mieć te 8-9, lepiej, żeby miał może 10 piór, ale wtedy, mówiąc 10, najlepszą formę podobno gołąb ma, jak zgubi te 3 pióra. Wtedy ta forma jest jego szczytowa, jak tam sobie gubią. Także na pewno w przyszłym roku tej metody nie zaniechasz. Nie zaniecham. Wejdziemy później do gołębnika jeszcze zobaczyć, czy nie za bardzo? Wejdziemy. No, pokażemy kolegom właśnie, jak tam wygląda. Poczekamy tylko jeszcze zaraz, jeszcze się tych gołębi troszeczkę pojawi. Miejmy nadzieję, że nastąpi to dość szybko.
Długo nie czekaliśmy, pojawił się 25 gołąb już. No, czyli już połowę minęliśmy. 49, także 48, które były, tak? Nie, to jest dokładnie 24. 24, czyli, aha. Teraz mamy połowę. O, i tu mamy, zobaczmy. Ale wszystkie schodzą dokładnie z tamtego kierunku. Co praktycznie. Ciekawe, co ciekawe. Proszę, filmuj tego gołębia. No z Pelplina, to jest niestety moje nieszczęście. Gdybym mieszkał w Pelplinie, byłby mistrzem świata. Mogę to... Tam jeszcze Łukasz Grochocki trochę przeszkadzałby chyba w tym... No nie, tym... nie sądzę. Czekamy na wyprowadzenie do naszego kolegi ze zbiora Krystiana Chyły, żeby pokazał im klasę, jaką nasze gołębie. To znaczy ma się przenieść do oddziału? No, mieszka w Pelplinie, a gołębie ma zblewie u ojca. Ojciec zmarł, niestety dojeżdża chłopak 30 prawie kilometrów do gołębi, to jest dla niego bardzo trudne. A jest to naprawdę duży pasjonat, ma częściowo gołębie też moje i wiem, że sobie sam z nimi poradzi. A propos tych gołębi, właśnie wróćmy jeszcze do tego tematu, to czym została hodowla wzmocniona w tym roku? Jeszcze dokończę tutaj ten przykład, bo obiecałem koledze, mam jednego gołębia z Chojnic, od Rafała Stęcla. Ten biedak dzisiaj jeszcze pewnie nie ma żadnego gołębia z tego maratonu, co wcześniej mówiłem, 67 gołębi. On liczył, że ten gołąb będzie pierwszy, bo ten gołąb na początku sezonu autentycznie mnie zadziwił. Był pierwszy, drugi, trzeci na gołębniku. I on z tego się niezmiernie cieszył, że w tak silnym oddziele kociewie ten gołąb sobie tutaj radził. I powiedziałem, że powiem 2-3 zdania, jak ona przyleci. Niestety, Rafał, nie przyleciała pierwsza, widziałeś, 25. A co do nowości, tradycyjnie ściągnąłem jednego gołębia od kolegi Bortnika z Braniewa, Werbrugena. Ale oryginała czy po oryginała? Po oryginałach. Przepiękny gołąb, siedzi tutaj młody gołąb w wolierze. Ściągnąłem dwa gołębie, jednego Węgra, jednego DV-a od mojego kolegi serdecznego, już starszego hodowcy, Alego Johna ze Tczewa. On osobiście sobie te gołębie przywiózł z Niemiec. Gołąb Węgier jest wylosowany w losach na wystawie na olimpiadzie w Dortmundzie. Hodowca węgierski miał trzecią nagrodę w klasie olimpijskiej, samice chyba. Bardzo dobry hodowca węgierski. Te gołębie u mojego kolegi się sprawdzały. A że niestety nie może trzymać tak dużo gołębi, to ja mu zapłaciłem zbożem i się bardzo ucieszył. W tym roku kolega, w związku z tym, jak mówiłem wcześniej, że nie parzyłem tych gołębi, nie było jajek, nie było młodych. Kolega Pietras podarował mi 18 młodych. On w tym roku nie leci starymi, nie Krzysztof poleci. Krzysztof Pietras tam ze Osieka? Krzysztof Pietras z oddziału Nowe, który miał tak rewelacyjny przylot w zeszłym roku. Całe szczęście, że dzisiaj Krzysiek wtedy był u mnie. Odmówiłem, bo gołębie moje nie były w dobrej kondycji. Mówiłem, żeby pojechał właśnie do Krzyśka, no, niestety tam się spóźnił, ale Krzysiek miał rewelacyjny światowy przylot. Tak, pamiętam. Szkoda, że dzisiaj tylu ludzi powątpiewa w to. Ja tylko dopowiem, bo może to nigdy tak nie było powiedziane, że kolega Pietras przy 8 gołębiu wręcz żądał kontroli wobec zarządu swojego oddziału. Niestety takiej kontroli na przylocie nie miał. Jednemu by, powiedzmy, to usta zamknęło. Ja sam kiedyś rewelacyjnie lotowałem, to też byłem opluwany jako oszust. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że te gołębie naprawdę mogą tak komuś lecieć. Kto się przykłada, to ma i wyniki. Także mam 18 gołębi od kolegi Krzyśka Pietrasa. Co jeszcze z jakichś takich innych gołębi? Musiałbym... Ale tych nabytków chyba nie było aż tak dużo. Nie. Te 18 gołębi to są gołębie młode, które będą lotowane na Krzyśka obrączkach. Nie było dużo, bo wolierka ma określoną pojemność. Jest tam, może być 20 par. I niestety, to też nie ma co przepełniać. Nie, absolutnie. Najpierw muszą się gołębie częściowo wykazać. Ale też kolega ma swojego materiału, którego wcześniej, że tak powiem, wyselekcjonował dużo, także też nie ma co kupować za dużo nowych, bo niestety to się często hodowcy tak robią, że nowe, a później jest osłabiona hodowla i się okazuje, że te pierwotne gołębie, które mieliśmy wyselekcjonowane przez lata pracy, one się okazują często lepsze od tych, które nowe się nabędzie, jak się nieumiejętnie po prostu wprowadza to do hodowli. To prawda. Ostatnie kilka lat... Następny gołąbuszek. Ostatnie kilka lat miałem naprawdę dużego pecha, jeżeli chodzi o hodowlę.
to jakiś gołąb zginął, który miał być w rozpłodzie. Nie ma co ukrywać, bo jeżeli po tej zmianie tego gołębnika człowiek myślał, że dalej jeździ Mercedesem, a okazało się, że siedzi w syrence i zaczęły koła odlatywać. To tu zginął gołąb, tam zginął gołąb i niestety ten trzon, temu trzonowi zęby wyleciały i człowiek liczył, że jakimś tam na jakichś gołębiach odbuduje tą hodowlę, a tu jastrząb, a tu jeszcze inne jakieś przypadłości. Kiedyś wypuściłem, pamiętam, gołębie we mgle, może nie tyle we mgle, no wszystko tu niby było widoczne, potem taka mgła zeszła, że mi zginęło 15 gołębi. Daliśmy na tutaj taki... koło domu tak praktycznie? No, przy domu, no. Najgorszą rzeczą było taką najfajniejszą, najbardziej optymistyczną. Kiedyś pożyczyłem, potem tego gołębia sprzedałem Baranowskim do Łochowa. Gołąb był sprzedany jako roczny, potem się okazało, ale już zostały tutaj młode u mnie i okazało się, że ten gołąb jest naprawdę rewelacyjny w rozpłodzie. I tego gołębia sobie pożyczyłem z powrotem od Pawła i go, żeby go wzmocnić, bo on już był chyba za 3 lata zamknięty u Pawła, on tu mnie latał, ten gołąb też zaginął. Wstyd było mi niesamowicie, Paweł to zrozumiał. Mówił, niech się pan, panie Andrzeju, nie martwi. Okazuje się, że ten gołąb po miesiącu czy po półtora miesiąca dotarł do Łochowa, nie będąc tam wypuszczony. Nie będąc jedyle siedział u Pawła i u brata jego w wolierze, dotarł do nich i dla mnie to była taka satysfakcja, że oczywiście nie kłamałem, że mówiłem autentycznie, że gołąb też odleciał, zaginął, przepadł. Oni tego gołębia złapali na ręką na ziemi. Cieszyłem się, że ten gołąb, nie będąc, nie latał, nie fruwał tam, to leciał do Łochowa na to swoje miejsce, gdzie siedział 3 lata w wolierze i tam. Tam w Łochowie u kolegów Baranowskich byliśmy, także koledzy wiedzą, o czym tu kolega Andrzej mówi. Widzieli tą wolierę i widzieli gołębniki, jakie koledzy baranowscy mają, także... Rewelacyjne wyniki, było mi miło. Pawłowi pogratulować Wicemistrzostwa Polski. Tak, w zeszłym roku. No, bardzo to jest przyjemne, jeżeli komuś się gołębie jakieś odstąpiło i gdzieś tam się pokazują. Także cieszę się, jeżeli ktoś moimi gołębiami, czy ode mnie gołębiami osiąga jeszcze lepsze wyniki jak ja. Dobrze. To teraz może, jak da radę, to postaramy się tutaj kolegom pokazać, jak wygląda wnętrze tych gołębników lotowych, między innymi, o których kolega Andrzej tutaj wspominał. No i jesteśmy we wnętrzu jednego z gołębników u kolegi Andrzeja. Zobaczmy, tutaj tak wygląda. To są akurat te gołębniki, które wloty widzieliśmy na zewnątrz, gdzie one siadały, te gołębie. To są gołębniki lotowe. Tutaj zobaczmy, jest pełna podłoga. Chyba kiedyś tutaj był ten ruszt, tak? To był piękny ruszt. Była kiedyś pełna podłoga, zupełnie inaczej. Ruszt nie zdawał egzaminu. To pamiętam, takie przeciągi mocne były wtedy. No jak wejdziesz, to pokażę wam, do jakich wniosków doszedłem. To wejdziemy. Proszę, pokażę. Zobaczmy. Ja tu przejdę może o tak. Tu zobaczmy, kolega ma takie drzwi rozsuwane. I co takiego jest w nich nietypowego? Co to jest nietypowego? Dla większego światła i tak dalej, dla lepszego przepływu powietrza drzwi wyciąłem, żeby krążyło powietrze. 2 lata temu w sumie o mały włos był mistrzem oddziału. Po wycięciu tego w zeszłym roku gołębie absolutnie mi nie leciało. Tak samo te drzwi, jak lekko je wyciągniesz, Te? Tamte. Za ścianą, nie te. Aha, tutaj, przepraszam, tu są drugie drzwi, aha. Takie dzielące, takie co są drzwi, które dzielą korytarz po prostu. Które dzielą korytarz, gołębniki przydziały i mówię, no co się w tym gołębnikach popsuło. Pozamykałem tutaj ten przepływ powietrza. Taką folę bąbelkową. Folę bąbelkową to w sumie nie ma znaczenia, czym tam... Krótko mówiąc, te przeciągi, te przewiewy zostały znacznie ograniczone. Tadziu, przepraszam, bo akurat jeszcze chwilę, Tadziu Kuc dzwoni. Tadeusz, ile masz? Od razu usłyszymy, ile u kolegi Tadeusza Kuca jest. 16. Tadeusz ma też dużo, bardzo dobrze mu lecą. A jak tam Zygmunt Poler? Będziemy wiedzieć na bieżąco, co to w oddziale 084 Stargard Gdański. I wracając do rozmowy. Musiałem sprawdzić, znaczy domyślać się, gdzie po prostu tu są błędy w tym gołębniku. Gołębnik jest w sumie od 3-4 lat, 5. No i muszę jakoś pomału go doskonalać. Nie będę przecież budował, nie wezmę bratu desek i nie otworzę gołębnika, który był. No muszę się męczyć z tym, co po prostu mam. No ale zobaczmy, tutaj kolega mówi męczyć, ale tutaj pięknie wygląda. Zobaczmy, są takie cele, to dla wdów, tak?
To są, tutaj są samiczki. Samiczki. Samiczki wdowy. Niestety samiczki wdowy w tym roku nie lecą za dobrze. Zobaczmy, że te samiczki. Ściany, ale zbitych desek masz, widzę, zobaczmy. U góry jest takie żerdzie, deseczki, ale też zapewniona wentylacja, są od szczeliny pomiędzy nimi. A tutaj widzimy, tutaj podłoga już jest tak, jak jeszcze raz mówiłem, lita, bo wcześniej był ruszt i tu właśnie wtedy, ja pamiętam, jak byliśmy, to tak wiało mocno też. Ten ruszt jest przykryty sklejką i... Sprawdza się to bardziej. To się sprawdza, tak. Akurat w tej kombinacji tutaj. Gołębie widać są zmęczone, dzwonił Tadeusz Kuc przed chwilą. Tadeusz też troszeczkę obniżył loty, ale już od roku, dwóch dźwiga się tak jak i ja. Także życzę Tadeuszowi. Też dokonywał jakichś modyfikacji u siebie właśnie? Tadeusz też z gołębnika jakby domowego przeszedł na gołębnik ogrodowy i też, ale widać u niego też już duży postęp. Także wierzę, że Tadeusz jeszcze rok, a już będzie się witał z gąską i wróci do tej klasy, którą reprezentował kiedyś, a był to hodowca znakomity. Bo tutaj zobaczmy jeszcze, tak pokażę może inne tutaj, jak wyglądają boksy i cele, gdzie kolega ma gołębie. Widzimy analogicznie, są to takie same cele. Wszystko widzę wykonane z litego drewna. To jest ciekawe, bo hodowcy często z takiej płyty surowej, medlowej, natomiast tutaj kolega Andrzej ma, widzę, wszystko litych desek. To może też się z tym wiąże, że kolega tutaj jeszcze do niedawna, nie wiem czy teraz jeszcze, ale to się zapytamy, tutaj produkował różnego rodzaju akcesoria dla gołębi i może też właśnie przez to też łatwiej mu było te wszystkie rzeczy, że tak powiem, sobie we własnym zakresie przygotować tak z solidnego, porządnego materiału, którym niewątpliwie są, że tak powiem, deski. Tutaj widzę jeszcze dębowe, to są, jak się nazywa, nawet wszystko, tak? Tak. Te drzwi tak, tutaj. Tak. O. Widzimy, że przyleciał następny gołąb. My tu im trochę przeszkadzamy. Bardzo, one są przyzwyczajone, bardzo zmęczony ptaszek. Drugie 50%, skrzydełka opuszczone. Moja rasa gołębi najbardziej zbliżona to są Millery z Porta Westfaliki, które miałem. Jest tutaj roczniaczek, pokażę Krzysiek. Tamten, ten na dole? Ten niebieski, liczę na niego. To są moje gołębie, które miałem jeszcze kilka lat temu i one się nie bały ani deszczu, ani słońca, ani przede wszystkim pod wiatr. One wracały znakomicie. Jak było pod wiatr, to dla mnie była przyjemność wtedy czekać. A jaki teraz jest u Ciebie najlepszy gołąb w hodowli? Mówiąc naprawdę, to są same robotniki. Tak mówię, same robotniki po kociesku. Czyli nie ma takiego wybijającego się? Nie ma żadnego inżyniera, to są gołębie młode. Mam nadzieję, że coś z nich się stworzy w przyszłym roku. Mam taką satysfakcję, że pomimo tego, że walczę tutaj kolego Zygmuntem i jego synem Grzegorzem i Grochockimi z Pelplina o tego tytułu mistrza kociewia, to mimo wszystko zostawiłem parę gołębi w domu, nie poszedłem na trwałość, nie uchciwił mnie ten tytuł tak bardzo. Nie mówię, że nie, no chciałbym po kilku latach być mistrzem kociewia, bo to zawsze jest satysfakcja. Ale zostawiłem sporo gołębi w domu i mam satysfakcję, że... Że te gołębie są po prostu, nie wygubiło się. Są, że tak, że są. I w przyszłym roku na pewno będą jeszcze dużo, dużo mocniejsze. Być może wtedy się jakiś lotnik, być może jakiś się lotnik tutaj... Pokazuje mi się gołębica, jest jedna gołębica naprawdę niezła. Widziałem, że też była tutaj w czołówce. Gdzieś tu już jest? Tak, tutaj. Ta niebieska. Taka historia. Nie wiem, czy jest jej brat. Gołubuszki tu czekają do wpuszczenia. Chodź. Tutaj czekają do wpuszczenia. A ty pomyliłeś się tu. To pomyliły się? Ale bardzo. Gołębie są naprawdę w znakomitej masie. Nie wiem, czy aż za mocnej. Nie są masie. Czyli nie były takie aż wymęczone, jak pierwotnie mówiłeś? Nie były takie, to znaczy zabrakło pewnie im trochę tego magnezu, że te nóżki im nie wytrzymywały. Temperatura zrobiła swoje i... Ale ogólnie, krótko mówiąc, są w dobrej formie teraz po tym locie nawet. Ogólnie są naprawdę w dobrej formie, a tu jest gołębica, która spisuje się naprawdę roczna, pokazuje się nieźle.
jest następny gołąb na blocie. Nie będziemy. Pokaż, nie pokaż. Tak, nie, one się naprawdę nie boją. Moi gołębie. No chodź. Chodź. No dobrze, że odbiło chociaż. O. To jest pomalutku przychodzą. To jest głowy gołąb. Samiec. Z pierwszego Bartol Gesloe był w czołówce w oddziele pierwszej. Miałem wtedy trzeciego. To jest jego cela tam właśnie? To jest jego cela. Tu czeka na niego samiczka. No zobaczmy. Jest bardzo zmęczony. Jest to gołąb, który jest bardziej sprinterski niż na takie dzisiaj ciepłe pogody jak dzisiaj. Jest to gołębik króla z Pasłęka i mama jest jego od Krzysia musiała. Z Szczewa tutaj. Od Krzysia musiała. To jest od nas oddział tu, ale tak. Kolega mieszka Słupkowy, to jest tuż pod Szczewem. Nie ma jego brata niebieskiego, który się też do tej pory fajnie spisywał, nie ma. No jeszcze no zobaczymy. Paru gołębi jeszcze nie ma. Jeszcze zapytam, w pojemnikach jest na nich czeka woda z elektrolitem? W pojemnikach na nich czeka woda. Czy sama woda? W pojemnikach czeka na nie woda z elektrolitem z firmy, tak? Wieczorem widzę, że gołębie są zmęczone. Jak jest ciężko, gotuję moim gołębiom jęczmień i do tego jęczmienia dokładam elektrolit. Aha. I to dostaną dzisiaj wieczorem jeszcze? To dostaną dzisiaj wieczorem, bo gołębie są jednak są zmęczone. Tutaj się zapytam, na jakiej karmie bazujesz tutaj głównie teraz? Na karmie firmy Van Robijs. Van Robijs. Van Robijs miałem karmę z roku ubiegłego, która mi... O, to jest takie moje całe podejście do tego sezonu. Miałem karmę z tego... Została po prostu. Van Robijsa, był bardzo krótki termin przydatności, nie chciałem tego nikomu sprzedawać i na tej karmie lecę. Także... No takie podejście jak kolega podejście mówi. Lajtowe przynosi naprawdę... Ale pewnie. Przypomnijmy, tutaj byliśmy u kolegi Krzysztofa Pruskiego, on też tam mówił, że o tym gołębiu, którego miał 8 miesięcy zamknięte, puścił go na taki lot po 8 za miesiącach zamknięcia, żadnym trenowaniu, żadnego przygotowania, nic i ten gołąb pokonał wszystkie inne gołębie, które tak mówi, przygotowywał, walczył mu. Mówi, no taki gołąb to po prostu potrafi człowieka wprowadzić w osłupienie, bo się okazuje, że te przygotowania często, że tak powiem, do niczego nie prowadzą, a wręcz odwrotnie, ten gołąb, który nigdy nie był przygotowywany, po prostu taki na żywca puszczony, pokazał, że on też potrafił wygrać. Także na razie koledze tutaj podziękujemy. Postaramy, życzymy, żeby tych gołębi jak najwięcej dzisiaj przyleciało i no oczywiście w tym ostatnim locie też jeszcze. No i tutaj, żeby ten tytuł mistrza kociewia zdobyć, pokonując kolegę tutaj, o których wspominał, Grochockiego czy też Wolertów, ale oni też na pewno jakieś tam haki będą mieli, będą, że tak powiem, starali się swoje gołębie przygotować jakimiś cudownymi może substancjami, metodami, żeby po prostu one wygrywały. Z tego co wiem, to kolega Zygmunt chyba dzisiaj miał gorzej, bo był Tadeusz. Nie wiem jak tam Łukasz Grochocki. Ale to jest tak naprawdę mało ważne. Jeżeli kolega Krzysiek kończy film, ja życzę wszystkim hodowcom w Polsce udanej końcówki lotów i oczywiście udanego sezonu gołębi młodych, bo to jest ta cała radość. Jak te gołębie nam je giną, wracają, cieszą serce, cieszą oczy hodowcy. Żegnam się z kolegami. A my kolegę też życzymy dobrych lotów i też właśnie i tego, żeby właśnie te przemyślenia, o których nam kolega wspominał, bardzo ciekawe one są, w przyszłym roku też zaowocowały lepszymi jeszcze wynikami niż dotychczas. Także dziękujemy serdecznie bardzo. Dziękuję za odwiedziny. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.